A ty? Subskrybujesz ten kanał? Kolego? Albo koleżanko? Dobrze się składa, że zacząłeś pierdolić. Możemy od dzisiaj przez cały tydzień dokumentujemy wszystko. Każde twoje słowo. W ogóle wszystko? Więc... Tak, jak już chcesz coś mówić, to mów do kamery. Mówisz też do kamery. Okej, więc zapytałem Damiana, bez kamery, czysto po koleżeńsku, przyjacielsku wręcz, czy dalej wierzy w sierpień. Wiesz, takie relacje nie istnieją od 4 miesięcy między nami. Po prostu zapytałem, czy dalej wierzy w sierpień i Damian wtedy złapał za kamerę. Oni są już trochę w takiej... Nie ja. Mania. To jest trochę taka mania, jak my mieliśmy na masie, co jedliśmy bardzo dużo. Myślę, jaka podobny mania? Stan psychiczny. Poczytaj. Ale mania czego? Mania. Muscle mania. Jak takie muscle mania na przykład. Tam jest mięśniowa mania. Poczytaj o mani. Powiem nie, ci, będę, że... nie będę marnował, wiesz, czasu widzów na takie rzeczy. Psychologia. Odpowiadając na twoje pytanie, wierzę jeszcze bardziej. Okej. Okay. Tylko to chciałem wiedzieć. Nie musieliśmy nic z kamerą robić. Nie? Płaska 100 kilo na 10 rójców dzisiaj. Strój, podegraj go od tyłu. Weź go, po prostu nagraj całego, nie? 100 kilo na 10 rójców. Nie nagrywaj, że gadamy, gdzie zakrzewa. Na 15 rójców mam. 82,5... Nie. 11 rójców, bo nowy ciężar. Ale bo serio chciałbym przy tej wadze 7,5 zrobić ten elitarny wynik na ławie. 145. A co z masą 80? No, cały czas. Będzie. No. Ale chcesz wiesz, zrobić przy 75 ten wynik? No zaraz póki chciałbym. Póki co, póki no, masz. Nie, no, serio, serio, no. Nie wiem czy wiesz, ale to jest ten sam typ, który wierzy w niego, więc... No, to jestem ja. Ten sam typ, to wierzy ale w te rzeczy. Ale Michał wierzy w te 145. W plancza też wierzy. Nie, w plancza to jest wiesz. Chyba elipa w ławie to jest o wiele prostsza niż plancza. No, bo przynajmniej dla typa, który... Znaczy zależy od predyspozycji oczywiście, no, to ale dla ogółu. 9 lat, push. A czym jest elita w ławie? Co to znaczy? 145 no. kilo przy 75 kilowagi. Okej, okay, 200%. Powiedzmy, nie 200%, nie. Nawet nie 200, 170. Ale no niecałe. 170? Ty... Powiedzmy, że obstrałem tą koszulkę kiedyś. Dlatego ją noszę teraz tam. Pokaż czemu ją jeszcze, ty jeszcze, Saker, dla widzów obiecałeś obliczenia. Pamiętasz? O kurwa. Od tamtej pory zgodnie z ideą Chcę Być Pro nie wrzuciliśmy filmu. Więc... to jest... Pokaż koszulkę. No, dlaczego ją obstrałem? Prosta biomechanika, ja tylko po prostu pokażę. No zdejmuję gacie jak do srania i siadam. A ona jest tutaj podpięta dosłownie, nie? I tak czuję, że się zesrałem, ale nie było plum. A tutaj coś ciążyło, kurwa. Musiałem. To jest dokładnie ta i kiedy ją obstrałeś? I bez prania jest. Nie, uprana. A. Żeby nie pomyśleli sobie. Serio jest uprana, jest, że tak powiem jeszcze... jak się profesjonalnie mówi na rzeczy, które są tak jakby zdezynfekowana jest ta koszulka. Zdefekowana była, ale teraz jest zdezynfekowana, kurwa! Zdefekowana była, zdezynfekowana jest. A ta jaka jest spięta tutaj, kaptur, o kurwa. O kurwa. Co nie? Czujesz to? Czuję. Czujesz to? Czuję. Czujesz to? O. Czuję to? Nie można tego robić przed treningiem. Więc pokazuję widzom, że nie można tego robić. Ale zrobiłeś to. Masz i spierdolę. A, nie bierzemy łapówek. No to nie twoje pieniążki. Tym bardziej nie powinny być twoje. Nie byłoby DSW bez ciebie i nie byłoby mnie bez ciebie. I nie będzie plancza beze mnie, a nie będzie plancza bez ciebie. Jaki to jest... pojebana korelacja. Pocałujcie się. Ale jestem z niego dumny. Spójrz na to. Damian, zrobisz pull-upa? Pull-upa?
No spójrzcie, jakie to jest perfekcyjne. Kurwa, chłopak ma w sobie tyle siły. Kurwa, jak to chodzi. Mówię oczywiście o Agacie. Serio, macie zajebisty kadr. Widzę tylko koszulkę z tyłu. Z przodu ją widzę, tą z tyłu. Jeden rusiec, dawaj Agata. Michał jedną ręką wyjmuje, że niby light ciężar, co? Jeden rusiec, nice. Pochwalimy się wymykami? No, o co pytasz? Nie lepiej zostawić to nie, na kolejny na dzień? No właśnie dogrzejmy się wymykami, bo będą też w nocy we froncie. Co? A po co mnie pytasz? O co? Czy biorę ciężar? No, już nie skumaję. Co? Pieniądz. Za trening personalny, dla... Tyle bierzesz? Co? Saker na za... Ile ty bierzesz? 250 zł za trening? Ty w dupie się nie przewraca? Urząd Skarbowy wie? Z dupy się wywraca. To saker nam zaczyna już płacić powoli. Z dupy się zaczął leje. Wierzyć i ten, na montażystę to jest. Zreflektował się. Za przyszły cross naprawdę mógłbym zapłacić. To jest czynsz za mieszkanie w Bodzie. A kiedy nagrywasz Chcę Być Pro? Niedługo. Ja widziałem, że niedługo. Ja słyszałem, że pogadamy sobie, widzowie, ten, co? Pogadamy sobie, co? Kiedy, bo byśmy cię zalokowali. Pogadamy sobie, co? Nie chcę obiecywać. Wiesz, chyba się wypaliłem. Ale planuję zrobić. A to nie jest tak, że nagrywałeś już na story, był mały leak. No mały leak, tak. No, pogadamy sobie, widzowie. Wiesz. Jeden wymyk dla widza. Dwa. Jeden. Dwa. Nie, bo nie można. Nie, dwa, bo dwa, drugi jest szacunkiem do widza. Bo nie to, że wymyk tylko pokazujemy, tylko też zatrzymanie z dynamiki, ładne wyjście. Dawaj. No kurwa, jak to lata. Pomimo tych nóg wielkich, patrzcie jak to lata. No kurwa, jak to lata. What the fuck? Co jest? Ty, taki flex, cofam wszystko, nie? Cofam buty, odchodzenie z firmy. To przestałem być jeszcze pewny siebie. Trochę obsmarkałem. Ciągle nie nagrywasz. Że ty nie przestajesz, to naprawdę... Szapaba. 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 Déjà vu. Czaisz? Już. Ładnie. No wiadomo, no cały czas można tą dupkę doprowadzać. Cały czas można więcej. Cały czas można więcej, ale przypominam, że to jest Damian déjà vu po 3 miesiącach kali, kurwa. I jak zaczynaliśmy, to ledwo robił wychył. 4. miesiąc. Pozdro. I już jest taczek 5 sekund i takich seryjek będzie 10 aż. 10 dzisiaj? No, 10. I robimy 5 sekund aż do załamania. I jak załamiesz w którejś serii 5 sekund, załóżmy to będzie 4. lub 5. seria, to później 5 serii i dobijamy 5 serii na gumie. Byleby te 10 serii było dobitych. I w poniedziałek zaczynamy od takiej super serii właśnie, sekundóweczek, żeby na to najwięcej siły zużyć. Żeby w tym był największy progres, bo na tym nam najbardziej zależy, prawda? Czyli planczu, trącić. Poprzedniej stuwa na 9, teraz będę chciał na 10, ale wiem, że się to nie uda, pomimo tego, że zakładam to od razu z góry, ale przynajmniej na 8, fajnie by było, chociaż na 8. Muszę pomóc wynieść? Tak, bo mnie barki bolą. Dobra. I za bardzo nie wiesz. Raz, cześć. Raz, dwa, trzy. Aby to wytchnął. No i znowu, chciałem 10, to zrobiłem 9, a tu chciałem 8 i zrobiłem znowu prawie 8. Kurde, byle.
się ubiął. Ale bardzo ładny, Damian. Serio jestem dumny z tych sekundówek, bo kurwa, w końcu one poszły. Weź sobie nas... Dobra, no to ja powiem. Serio te sekundówki poszły, bo wy tego nie widzieliście, bo nam się nie chciało nagrywać oczywiście. Ale było wiele zmiennych. Ogólnie szkoda. Teraz tak zauważam tą szkodliwość tego, bo serio szkoda, bo można by tu było wsadzić, wiesz, taka na przykład takiego z miesiąc temu i taka teraz. No bo serio, tamten tak, no był taki, nie? Jeszcze niedawno te taki wyglądały mniej więcej coś w tym stylu. Wiesz, gdzieś tam próbowałeś tu się bawić, balansować te, a teraz już jak nauczyłem Damiana, gdzieś tam parę było takich cofnięć się w progresji, na przykład holdów na ziemi, tak, żeby tą dupę trzymać wyżej. No i teraz Damian, jak wchodzi, możesz tutaj zauważyć, jedna noga się podpiera, tu już sztywniutko, i sobie dołącza. Gdzieś tam szuka tego balansu, ale jestem w chuj dumny, kurwa. Drodzy widzowie, rzadki widok. Pawka WK pojawił się na siłowni WK Gym i będzie pił w tym oto momencie. On właśnie rozpoczął dawkowanie kofeiny w swoim ciele. On właśnie stacza się w niesamowitą formę. O nie, czy to oznacza, że będziesz trenował? O nie, spójrzcie na niego. Trening. Zrobię trening. Te żyły. Zrobię trening. Oddaj to, spokojnie. Paweł! Co będziesz robił? Będę robił klatkę piersiową dzisiaj. Ja dzisiaj zrobiłem 100 na 9. Ja bym chciał dzisiaj zrobić... 100 na 3. 100 na 3. Zajebiście. Ale z lepszą techniką, bo ostatnio skrytykowałeś ją. Więc muszę poprawić. Lecimy. Przestań pokazywać. Tu jest coś... wolne? Tak. I... To jest zajęte. Tak? Robisz? Essa. Tak, nie. No to my... nie. A w ogóle tak. Bez tego. A możemy teraz tak? I ładny negatyw w taku. Powoli. Nie buję się, bo widzę, że się bujesz. Ściągaj łopatki. Chyba pomyłka, co? Ciężko. A to pierwsza seria była? Druga. Aha. Ale było 10 serii fronta po 10 sekund. To nas nie obchodzi, to już było. Ale to było... Nie, to już było. Czaisz, tego już kurwa nie ma. Ale pół godziny. A zrobisz właśnie chujową serię. Pół godziny. Z przyczajki, żeby Damian nie widział, że go nagrywamy, bo on po prostu się peszy kamery i wtedy mu sobie wychodzi. A jak nagramy go z przyczajki, nie będzie wiedział, że nagrywamy. Patrzcie na to. Mocno tymi barkami, nie? Dobrze, już! To jest pełne powtórzenie tego ćwiczenia. Minuta leżenia. I podniesienie się. Ty, ale ta kreatyna to ci działa, ci powiem, ty. Bicek się napręża. Otrzyj pot z czoła, bo mega ogień. Bastyka. Ogień! Z kreatyną. Cały czas tak przychodzę, no i się witam najpierw z Damianem zawsze, Agata, Bedeł, logistyka, wiadomo, nie z każdym. No i tak Damian zawsze jak przychodziłem, to, ej, rozpiszesz mi plan? No. I wracałem do siebie. No i tak truł mi tą dupę. No i na takiej kartce podobnej napisałem mu: no to pajki, dipy, coś tam. Bo nie wierzyłem w jego zajawę. No i była sobie tu kartka. No ja tak cały czas przechodziłem, pyk. No i tak patrzę, że kurwa ta kartka tutaj, taka oparta, że on się tak patrzy na nią.
My tak coraz częściej gadaliśmy. No i w końcu nie wiem, czy jakimś cudem my jesteśmy tutaj po 10 seriach ładnego tak plęcza. Lecę na chatę. Motywacja. Manifestuje motywację Dei. Deja mi motywację. Wtorek, 6 grudnia. Dzień push. A wiesz, że 6 grudnia to Mikołaj. I czeka na ciebie prezent na treningu. I to jest twój prezent? Nie, w sensie mój prezent ode mnie dla ciebie, dla treningu dzisiaj będzie. A będzie to coś innego niż ćwiczenia? Pewnie, że z tym drugim typem, który przebiegł za moimi plecami, nie rozmawiam już 9 miesięcy. 9 miesięcy to długo. Damian jest tak zmotywowany, że nawet go nie ma na siłowni. Pozdro. Damian po godzinie czekania na niego pojawił się w końcu na siłowni. Że ty na mnie czekałeś tutaj godzinę? No. I czemu kłamiesz? Już zostało nagrane, jak czekałem. Nie nagrałeś. Nagrałem, jak powiedziałem, że jesteś na tyle niezmotywowany, żeby... To było wczoraj. Nie. Mogę z tobą siadę zrobić? Nie. Jedną serię, samą sztangą. Nie. Ty masz kurwa zakaz nawet zbliżania się tutaj, jak ja robię siady. On chciał pokazać ludziom, kto to mówi. No, pokaż, kto to mówi. Lecimy push. Nie, jak to lata? A jak on ci to trzymał, to nie lepiej ci będzie? Nie wiem. Powiedz jak teraz. Nie wiem, tak. Strasznie chcę złapać. Spoko, ja porobię. O, już jest. Teraz na kołach już jest zupełnie inaczej. No, to zupełnie. Było 2 miesiące temu. Uwaga. Teraz jest po prostu, nie ma tego. Jest. A. No. Spodziewałbym się. Wyżej wypychaj, wyżej, stara się. Karne Morocco. Wyżej, wyżej. I patrz, jak jeszcze to robisz, to staraj się łopatę tak wkręcić tutaj. Cyk. Z motylem, zaangażuj to. O, uczymy Damiana już ogólnie force gripa. Jeszcze sobiutko, ale stara się chłopak. Łopatki, ptaku. Hiszpania, słupek. Morocco 1. Morocco? Morocco, powiedziałeś. Już po treningu? Nie, dzisiaj bez, ale i tak tu jestem. Wpadłeś na godzinę poleżeć na ziemi, bo w domu nie możesz. Nie bez treningowo i tak tu jestem. Pozdrawiam. Nie możesz tu dotykać. No serio, odejdź od tej strefy, bo ci nogi urosły. Nie wiem, czy to dobrze nawet na to patrzysz. A ja weź, popatrzcie na niego przez to. Ogarnij się, że to weź. Jak... Że on tak wygląda. Teraz tylko. Jedni się biją w oktagonie, a drudzy walczą ze swoją słabą psychiką. I mocna góra. Kurwa! W sensie widzowie nie docenią, ale ja doceniam, bo widzę w tym lekkość. I dobrze. Dobrze, staraj się. Trzeba tak. Na spokojnie jedno baw się, powtórzenie tak. Robić. No jedno, dwa powtórzenia nalajcie, serio, bawimy się tym, żebyś się wiesz, żebyś miał siłę na kolejne po prostu powtórzenia. Ale nie jestem, nie mam swojej psychiki. Jestem tutaj. Jestem tutaj, no tutaj ciągłą jest pracą przerwa, i gdzie jest... przerwa po prostu w rundzie i słuchasz moich porad trenerskich. Ale jest w sensie metaforycznym jestem tutaj, w tym miejscu. Kurwa, mać! Serio, dziękuję. Proszę, nie ma sprawy, kurwa. Jestem cały czas... Ej. Ale fajnie się patrzy na te przysiady. Ty nie patrz lepiej aż tak bardzo, z takim... Moje nogi się spinają, Ale to nie nagrywaj tego, bo potem wiesz, będę to musiał oglądać. Dobra, i wycinać. Dobra, to dawaj. Zamknąć cię w klatce z twoją słabą psychiką, czy dasz radę z otwartymi? Że była kofasy kuracja. A szkoda, że mi tak nie spadłeś wiesz. No wiem właśnie. I od razu góra! Wystrzel je, wystrzel!
Zajebiście. Powinienem się tak ustabilizować bardziej i dopiero wypychać. No, tak. I po to są na przykład, wiesz, negatywy po handstand push-upsach, które dzisiaj będziemy robić, żebyś miał te spięcie, nie? Ciekawe, na ile ja bym zrobił stówę. A chyba bym nie podniósł. Nawet się nie zastanawiam. Nawet nie myślę. Powtórzysz jeszcze raz, ile? 120 na 5? No on robi 120 na 5. Teraz zrobi 120 na 4. Teraz zrobi 120 na 3 ruchy. Dajcie. 4, zapasik w chuj bychu. No dajcie, zapasik w chuj. No. Nie wiem, o co chodzi, ale... No ja wiem, że będzie. Nie zaskoczysz mnie na tyle. No już mnie nie zaskoczyłeś. Szkoda. Dobrze. Woli, dobrze, wypchnij. Dobrze. I już do góry. Wypchnij mocno barki. Mocno barki. Dupa, popraw się. Sekundkę, przytrzymaj. Tutaj troszeczkę jakby klatę sobie popróbuj. O. I dawaj jeszcze raz. I mocno górę. I popraw sylwetkę za każdym razem, staraj się. I mocno. No kurwa. Dupa. Jeden ruch. O! I do dołu. Popraw opadki. Pozycja ten. I już. No ja mam damskie kości ogólnie. Ale teraz weź tak złap, żeby na kamerze to pokazać. Kurwa, no od boku to serio jest... No zobacz, złap mnie, tak? No ale wiesz, no chłop jest męczennikiem. No kurwa, ale mnie, ja ale myślałem, nie, no, mnie też da się złapać. Małe. No ale... Nie no, mnie też da się złapać. Ale to, to nie jest tak, że patrzysz... No, ale chodzi o wizualnie nawet, że tak trzymasz ten... A zrób swój? Kurwa. No nie, no to jest cienkie w chuj, no zobacz. No zobacz, no to jest... Kurwa, no. Nie, no, no to... Ja mam dłonie no. Nawet takie małe. Zobacz, kurwa. Ty, no. Palcem, kurde, czuwek, dupa, troszeczkę, ale popraw to barkami. Dobra. Wyżej dupę. O, do przodu się właśnie jakbyś ten. Dobrze. Ale nie aż tak bardzo. O, wyrównaj i górę. Popraw pozycję. Barki, barki, barki mocno. Nie będę się tłumaczył, po prostu każdy ma swoje priorytety życiowe. I... Ci nie każdy się tłumaczy, sam to robisz. Okej, okay, no to po prostu nic już nie powiem. 4 seryjki pseudo plench push-ups razem z tym Mati. Z 4 seryjkami wiosłowania. I to będzie kolejny etap treningu. Zaprezentuję po jednej seryjce. I tu i schowaj głowę teraz. Schowaj mocno, 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 jakby chciał o. O, to jest to. Ale widzisz, lecisz. To jest, tu jest, tu jest piąty. Dla ciebie to jest. Była schowana. 2-0. Teraz takie wiosłowanie, że ręce mam trochę z przodu, tak niby trochę we froncie. W sensie w takiej pozycji jak do fronta, z nogami na podwyższeniu, z piętymi łopatkami i ma być podobno dynamicznie. Tak mówił ten. Ten co mnie. Ten co mnie trenuje. Jakiś chuj. Jakiś chuj. Jakiś chuj, który mnie trenuje. Ja bym wyżej robił. Wyżej się podciąga? Jak dasz radę, to się zepnie na samej górze jeszcze, wiesz, tak przychodzi tak już. O, dobrze. I wysoko. O tak właśnie to wygląda. Tak się robi. Ostatnia super seria na dziś. Głębokie dipy. Zakrzew nazywa je gimnastycznymi, więc nazwijmy je profesjonalnie. Gimnastyczne dipy. Gimnastyczne dipy. Thank you.
Drugie ćwiczenie ostatniej super serii. Dynamiczne podciąganie, 3-4 powtórzenia. Zaprezentuję jedną seryjkę, żeby za bardzo nie zanudzać. I tak naprawdę na tym zakończy się dzisiejszy wtorkowy trening mikołajkowy. A to jest mój statyw na potrzeby do grania podciągania. Manko. Jest środa. Środa. 7 grudnia. I specjalnie na ten dzień, bo wyjeżdżamy na Hilux, wzięliśmy Seata w kombi, żeby zapakować całe te rzeczy wszystkie. Rodzinnego hot hatcha. Najlepszy rodzinny hot hatch. Całą rodziną pojedziecie sobie na wakacje przy założeniu, że wasza rodzina liczy. No i osoby. Trzeba zakładać, że ten, że nie, że to ci nie jest potrzebne. Co? To? No lusterko. A, lusterko. No nie jest. No. Ale bałwanek jest. Dostałem go od mojej pani ortodontki i on ma pilnować, żebym aparat zakładał. I pilnuje. Czajcie tą przypadkową akcję, ktoś zostawił kamerę. Ciekawe, czy z włączonym mikrofonem. O, ktoś zostawił kamerę z włączonym mikrofonem. Chyba zna się na robocie. Kurwa! Sorry, Damian. Zmieścisz. A to nagrywa się? No. Pip, pip, pip. LWK. Ty, Kuba już dzwoni. Ej, powiedz mu, że nie masz czasu albo coś takiego. Siemo. Zabiję was, nie? Zamawiałeś paczki? A dzwoniłem do was tyle razy, bo babka powiedziała, że można zostawić to na recepcji wszystko. A jakbyś odebrał ode mnie 7 telefonów i 3 razy na Messengerze, to byś... 7 razy dzwoniłeś? Jesteś w Widzewie. Widzew Łódź. Mam lekkie déjà vu. Dobra, wynajęliśmy sobie apartament na 4 dni w cenie jednego pokoju w Hiltonie na dwie noce. No, albo noce. Czwarta klatka, czwarte piętro. A w sumie co przypomina nawet Hilton? Klatka piąta. A ja przypomina to Hilton. No. Patrz, okna, balkon. Tylko siłownia. Ty, siłka za darmo. Nie ma balkonów. Siłka za darmo. W Hiltonie nie ma balkonów. Ej, siłka za darmo. W Hiltonie nie ma balkonów. Jesteśmy lepsi od Hiltona. Kto? Wiktor Kamenow. Kto to? Kurwa. Wychu. I tutaj liczę na naszą armię, że w komentarzu ci mocno wyjaśnią, kim jest Wiktor Kamenow. I dlaczego wspominam tak dobrze to, że spał u mnie w domu. Proszę widzowie, wyjaśnijcie mu, kim jest Wiktor Kamenow, bo ja już nie mam siły na tego typa. Kurwa, robię tą masę i się zmęczyłem normalnie po tych schodach wchodzę. Jezu! Serio, apartament. Damian... Wiesz co, to jest karma właśnie. Damian stoi w kącie, bo nie chciał trenować, bo stracił zajawkę. Dobra, Damian, zacznijmy tutaj. Co się dzieje? Ja chciałbym powiedzieć tylko jedną rzecz. Wiele firm... O Jezu, sorry, ale... Wiele firm sponsoruje wydarzenia. I wiecie, jak jest problem sponsorowania firm... wydarzeń przez firmy, taki, że te firmy płacą i mają wyjebane. O tak, mają wyjebane. Serio? Oni tylko chcą dać sobie logo, wyślą paletę czegoś tam i elo. No tak samo jak byliśmy ostatnio na wydarzeniu, gdzie sponsorem była jakaś tam marka. Myśleliśmy, że może jakieś minimum zaangażowania, a tam wiesz, lodówka na korytarzu i tylko tyle. I akcja jest tego typu, że
Wiadomo, my dzięki temu, że się zaangażowaliśmy, mamy. Zaraz pokażemy, pokażmy po prostu, nie? Przyjeżdżamy tu sami, ogarniamy to od poprzedniej gali i idzie nam to coraz lepiej moim zdaniem, jak możecie zauważyć. 3 godziny nam zajęło rozstawienie tej lodówki. Tu siedzi ktoś, nie widziałem. Tu siedzi Andrew Gazda. Tu siedzi Andrew Gazda. Tu siedzi Masza. Masza. Tu siedzi Tybori. Tu nasza lodówka. Tu jest lodówka i tu był Diego, Lech. No. A jeszcze za nimi dużo. Ja pierdolę. A wiesz co teraz idziemy robić? Powiedz to. Jeść. Idziemy właśnie do Lidla na zakupy, więc będziecie mogli zobaczyć różnicę w tym, co jem ja, a co je tygrys. Tygrysior. Żyrawki będę jadł. Możemy sobie kupić. Chłop nie dowierzę, kawę zobaczył. Ty, kawę. Moje. To jest moje. Siemanko, właśnie oglądaliśmy konfę i musimy spróbować challenge'u. Don Diego nauczył nas triku. Zaraz zobaczymy, czy nauczył. Teraz opuść. Czekaj, muszę opuścić. Dobra, to jeszcze raz. Opuść. Słyszysz ten pak strzykający? Dobra. Nie działa. A on złapał chyba sam. Serio? Ty, to nie wiem o co chodzi. Ej, kurwa. Don Diego zrobił nas w chuja. Mi zawsze u nas poniedziałek, wtorek jest mocnym treningiem, więc środa trochę luźniejszy. I dzisiaj jakoś mamy do dyspozycji tylko paraletki. Zrobimy sobie typowy, jakiś tam luźniejszy trening pod plancza. No, bardziej technicznie. Sobie się pobawimy techniką. Co jest, Damian w stradlu? Pamiętasz, jak nie mam no, tego zrobić? Ja ogólnie, ja wiem, że ty wszystkie niczego nie umiałeś zrobić. Dobra, nadgarski rozgrzej. Co to kurwa jest? Co to kurwa ma być? Oj. Te ćwiczenia chyba sobie Damian sam wymyślił. Robiliśmy coś, znaczy nie, ja to wiesz skąd to wziąłem? Z filmu Czarka albo twojego, albo waszego wspólnego. Takie rzeczy. Żeby właśnie w każdą, jakby każde ustawienie nadgarstków tak sobie porobić. Nie, działa. Rozjebałem nadgarstek. Nie, no, wiesz, że ten? Wiesz, że teraz cię zbejtowałem? O. Już coś tam się tworzy. O. Patrz przed siebie. Dobra. Teraz kolana. O. Trochę niżej dupa. O. To jest właśnie to podwinięcie tyłka. Dobra. I teraz się wychylaj do przodu. Niżej dupa. Niżej dupa jeszcze. Jeszcze niżej dupa. Jeszcze niżej dupa. Coś mi tu nie gra. Chyba te słabe barki. A, dobra, jeszcze powiem. Robimy to w 10 seriach, czyli taki 70% takich sekundówek, bo 100% naszych sekundówek to już są holdy w tak plęczu. A to jest wszystko po to, żeby udoskonalić. Ale 10 spięcie. Sekund holdzik taki. Lekki. Właśnie. Więc sobie teraz w 10 seryjkach robimy takie luźne holdy z dopięciem całego ciała i pamiętaniu o każdym szczególe tutaj, czyli ułożenie dłoni, odkręcenie bicepsów, wypchnięte barki, spięty tyłek, prawidłowa pozycja i wychylamy się do utraty techniki. Dupa niżej. I w jednej prostej linii przed siebie patrz. I powoli do przodu. I już do tyłu popraw. Witam cię Damian na korepetycjach z kalisteniki. Jest twój plan, trochę przypomina twoją głowę, jest pusta, ale zaraz ją wypełnimy wiedzą, bo nieważne, że masz tu, skoro nie masz tu. I skoro pracujemy nad tym, to musimy też popracować nad tym. Więc dzisiaj z Damianem solidne korepetycje, godzina 22, w międzyczasie trening. 23. No, więc pewnie się tak jeszcze pouczymy do 2, 3. Siemaneczko, Łódź.
Czwartek, drugi dzień operacyjny naszej misji związanej z High League. Nasza... Misja poboczna, trening. No jak? Co ty? Na odwrót. Nie, dzień pracy. Dzień operacyjny czwarty, bo czwarty dzień treningu, który będziemy relacjonować. Chociaż wczorajszy chyba nie był jakoś mocno relacjonowany. Nie był mocno relacjonowany, ale dużo... Ale był po prostu pokazaliśmy, co zrobiliśmy, było delikatnie. Ale dzisiaj... Może jeszcze trzeba, ja powiem po prostu, bo może widzowie, wiesz, sobie pomyślą, o, opierdalali się, wiesz, i coś takiego. Ja chcę powiedzieć, że ja Damiana trenuję, tak jak ja siebie trenowałem i nawet kiedy ja robiłem poniedziałek mocny trening, wtorek mocny trening, to zawsze w środę robiłem sobie luźniejszy po prostu dzień, tak jak robiliśmy to wczoraj z Damianem, zrobiliśmy sobie tylko jedno ćwiczenie, dużo serii rozgrzewkowo, pod techniczkę. Później były dwa ćwiczenia w super serii. Też leciutko, tyle co w domu. Pod naukę tego ruchu, żeby właśnie... Pamiętajcie, że najgorszy trening jest ten, który się nie odbył. Więc nawet jeżeli ktoś czuje się przemęczony, zrób swoje minimum. Minimum, które jesteś w stanie zrobić danego dnia. Nie wiem, pół godziny, 20 minut. Ale zrób coś, poruszaj się. I w przypadku plancza najważniejsza jest nauka tego ruchu, więc... Im częściej dajemy bodziec ciału, tym lepiej. Więc nawet takie, tak jak wczoraj. My chyba nawet z godzinę robiliśmy tak naprawdę. No trochę dłużej, ale no była fajna technika ogólnie. Też robiliśmy tak. Damian powiedział, że dużo zrozumiał. Głębokie wychyły z twoją pomocą. Zrozumiałem, jak ustawiać barki. Damian szcza w stradelku. Co robisz? Eksperymentuję, bo w Fit Fabric dostaję czerwoną kartkę za brak pasa do podciągania i mamy tylko... Kurwa, coś takiego. Czyli... Nie no, ale to i tak dostaję bardzo zieloną za panią wracając. Oj. Ta zielona jest aż tak, tak bardzo jaskrawa. Tak świeci. Serio. Ona tak świeci. Ty, ale nie będzie może już tak źle, bo wiecie, chodzi o to, że ja dzisiaj robię dipy na 3 ruchy i kurczę, to będzie większy ciężar. I samym pasem, w sensie taki coś jakby się wbijało w biodro, kurwa z 80 kilo, to nie. To by bolało. No, jak życie. Rozgrzeweczka jeszcze. No przyznaj się, jak cię boli. No kurwa, boli mnie w chuj ten pas. A raczej jego brak. Bo właśnie to trzeba powiedzieć. Tak jak w przypadku tego pasa, nie? No nie ma pasa, jest tylko takie coś. I to weryfikuje silne charaktery, bo wiesz, mógłbym sobie powiedzieć, dobra, nie zrobię dzisiaj tych dipów. I co, za kogo byś mnie miał wtedy? Nie wiem. Wow. Ej, serio zrobię, weź raz, opuść się i w nos. Na prostych, dawaj no. No co ty pierdolisz? No co ty pierdolisz? Dobra, już, niżej, opuść się. Masz coś na swoje usprawiedliwienie, kurwa? Bardzo mocno wierzę w Damiana. No kurwa, progres jest pojebany, leci jak pojebany. Ten chłopak mnie zaskakuje z każdą serią. Więc teraz lecimy, nasz kolejny cel po 3 miesiącach, czyli planczyk z jedną nogą. Jazda, zobaczymy jak to wygląda, spróbuję go przeskurować. I później wam powiem, ile tej asekuracji mojej było. Bardzo mało ci pomagałem, Damian. Damian jest ogólnie bardzo dumny z siebie, ale wam tego nie pokażę. Nie jest słabo, tylko ci brakuje odwagi, jeszcze takiej pewności siebie. Bo, kurwa, ty nie robiłeś jeszcze pełnego... plancza z jedną nogą. Ja się teraz zmusiłem do tego, żebyś ty wyciągnął tą nogę bardziej niż dotychczas, bo tak to sam pracowałeś nad tym i sam tą nogę gdzieś tam wyciągałeś na maksimum swojej możliwości, ale nigdy to nie było aż tak. No, więc teraz... Sprawdzimy w następnej. No, sprawdźmy to. Na zmianę ze zmianą nóg we froncie na jednej, czyli zmieniamy nogę w najcięższym punkcie. Zobaczymy. No i dawaj, powoli. Dobrze było. To jest też wysoki drążek, na wysokim jest ciężej. Wiadomo, trochę te bioderka jeszcze ten.
ale zrobimy... Aż mi brzuch spiął. Dawno nie robiłeś. No, aż mi brzuch spiął. Au. I już. Dupa nisko zostaje. Trzymaj to. Niżej kolano, niżej kolano. O, o, o. Co poczułeś? Tak mi, dawno mi tak przed ramion nie spięło. Dobre to było. Pozycja, dupa niżej, niżej dupa. To najpierw bliżej siebie. I dawaj. Spinaj się. Nisko dupa, to unoś pasz. O, i to trzymaj. Mówiłeś, że cię przedramiona bolą, ale jest... to teraz dopiero cię zaczną boleć. Ale jest dobrze, w chuj. Te... Nie masz pasa na siłowni do podciągania, ale masz kettle? Na 3. Zaczynaliśmy trenować, Mati mówił, że jak będą mnie bolały przedramiona, to znaczy, że jest dobrze. Tak mnie napierdalają, że nie można Jakby ktoś sobie chciał wyobrazić ten ból, bo ja go pamiętam na przykład bardzo doskonale, tutaj to nie. Jest porównywalnie jakby ktoś masował nam siniaki. O tu. O jakby tu. Wiesz, jakby tu, na kości były siniaki i ktoś ci je masuje, nie? Tylko nie wiem, czy nie zrobić 5 podciągnięć. 5 podciągnięć, 1 wymyk, 5 bar dipów, 4 podciągnięcia, 1 wymyk, 4 bar dipy, 3 podciągnięcia, 1 wymyk, 3 bar dipy, 3 podciągnięcia, 1 wymyk, 3 bar dipy, 2 podciągnięcia, 1 wymyk, 2 bar dipy, 1 podciągnięcie, 1 wymyk, 1 bar dip. Trochę dużo. Jak? Pomagaliśmy się inaczej. Ale czaisz, jakbyś to zrobił? Dobra, to nawet nie zróbmy tego w jednym secie, ale zacznij sobie od 5, czaisz? I sobie co seryjkę czyli... będziesz schodzić, czyli robisz właśnie 5, podciągniesz, sobie... jeden wymyk, dawaj, najpierw jedno zrobię pod story. Nie. No daj mi. Nie. Ty robisz tak. Ale ja chcę być że ty zrobisz 5. Ale wiem, że ty zrobisz 5 podciągnięć, wymyk i 5 bardipów. No wiem, że ja no też po wiem. Co się ograniczać do no minimum? Dobra, masz. Kurwa. Jeden wymyk mam robić tylko? No jak? Chcę ten 5 podciągnięć. 5 podciągnięć, wymyk... I 5 bardipów. Patrzcie jak to... Ale prostuj te łapy. Patrzcie jak to chodzi. Widać w ogóle już zarys bicka. Patrzcie, to on. Patrzcie co ten kot robi, kurwa. Nie no, serio, ten chłopak jest niesamowity. Patrzcie jak on lata. Widzicie to? Co się dzieje po 3 miesiącach kalistyniki? Ze mną? Ten typ nigdy nie zrobił 5 handstand push-upsów, a zadeklarował się, że zrobi. Kurwa, Damian, jaki kadr. Lecisz, kurwa, byku. Jesteś najlżejszy dzisiaj z całego twojego życia. Trochę cię schyla, zepnij wszystko. Dawaj, jeszcze 3. Raz. 2. No dawaj, kurwa, daj. Nie, sam, nic, przysięgam, nie dotknąłem. No. Ale zrobiłbym. That's my boy. Ale wiesz co, zrobiłbym lepiej, ale no... Dobra, weź, kurwa. Jestem ciekaw, bo na modlitewniku tydzień temu zrobiłem 54, a przejścianie stricta jest trochę ciężej plus taką sztangą, a ja robiłem łamaną i sam jestem, nie, po prostu jestem ciekaw, zobaczymy.
oderwałem w ostatnim. Nie chcę. Nie, serio weź. Nie chcę. Powinieneś. Nie powinienem. Zjadłem dużo dzisiaj. Wystawra, ja już. Taka seria zdarzeń prowadzi do nieodwracalnych zmian. Piątek. Dzień operacyjny piąty. Dzień operacyjny drugi, trzeci. Jak status? Za nie mówiłem. I idźmy na ten trening. Ty, że to są te buty, których grałem na trailerze MOV. Robiłem robiłem kapki piłką ujebano w gównie. No wiem właśnie, to są te. To tak, są te, no? Tak, no. Tak czy nie? Czy 20 gramów to jest łyżeczka cukru? Czy 20 gramów to jest łyżeczka cukru, no? Myślę, że będzie. Kurwa! Nieskończoność! Szybko i wolno. Bardzo szybko jest i bardzo wolno jest. Jak ty to wytłumaczysz? Nie, dobra. Rupert? Jak ci tam ten Rupert tłumaczył? Rusher? Rusher mi nie tłumaczył nieskończoności. On mi tylko tłumaczył jakieś, już nawet nie pamiętam co. Ale szkoda, że ci nie tłumaczył dźwigni w planczu. Wahadło mi tłumaczył, pamiętam. Takie proste rzeczy, których i tak nie rozumiałem. To pomyśl, gdyby mi tłumaczył jakąś. Kurwa, rzecz. Prześwietlone to jest, nie dam rady, muszę. No. Skurwysyn. Jeszcze mi się wydaje, że jeszcze trochę definicji by się tu przydało. No, to wiesz, czym się robi definicja? Ćwiczeniami nóg. Tak? A wiesz, czego ja nie robię? Od 2 lat? Szkoda, chyba zaczniemy. Dawaj dzisiaj trening nóg, żeby poprawić definicję. O. Bo kurwa, Damian będzie moim takim tworem, że wam się nawet to w głowach nie mieści, bo to jest jego wychył po 4 miesiącach. Gdybym ja miał taki wychył po 4 miesiącach, o chłopaku. Gdybym ja miał taki wychył po 4 miesiącach, ale ja nawet wychyłów nie robiłem po 4 miesiącach. A gdybym miał taki wychył po 4 miesiącach, kurwa. I wiesz co? Nie żałuję. Zajebiście, że takiego wychyłu nie miałem. Daj, zobaczymy. No, ciekawe to będzie. Popraw się, wypnij barki. Cofnij, wypnij nocy. Chłopaku. Zobacz, planszyka już robisz, kurwa, saker. Kurwa. Serio, weź zrób to. Widzowie, te palce są nagrywane ogólnie teraz tylko i wyłącznie dla Michała Sakowskiego, jak chcesz. O kurwa! Ej, serio, jeżeli Saker tego nie doceni, to ja nie wiem, kim on jest, jeżeli on tego nie doceni. Dla widza zrobię... Postaram się, żeby to była najlepsza seria. Dawaj. Gdzie ten daleko od tego? Patrz, jak jesteś blisko. Daleko. Tak? No. I patrz, i tak żebyś sobie myślał. Patrz, że nogi, one muszą iść tak. Nie odsuwaj ich jak do flagi. One mają sobie wisieć, patrz, sobie pracuj rękoma. Odsuwaj się od tej drabinki. Ja jestem zwolennikiem jebania flagi. A ja chcę nie jebać. Podoba mi się to, że jej nie umiem i zrobią. Drugi dzień, nikt nie zmazał. L-seed, przejścia do taka, ale kurwa, to ma być tak quality, jak kurwa nigdy. Rozumiesz to? Ma być L-seed i to ma być na moje komendy, co nie? Nie dłużej, nie krócej. Ja mówię raz, co nie? I jest L-seed, przytrzymany sekundkę i ładnie kurwa tak, bez szukania pozycji, co nie? Tylko wchodzisz się, spinasz do tego taka, wysoko ten, dawaj. Raz. No już powiedziałem, nie dłużej, nie krócej i ładnie... co to kurwa jest?
Ole, mnie wkurwiłeś. Terio chce być zadowolony. Dobra. Serio chce, żeś to robił no takim spięciu, kurwa, jak nigdy. I już. Z rękoma, siłowo. Zajebiście. I już, już powrót. Barki. I już. Jaki zwinny typ. Wracam? Wracasz, no. Ta łapa jak już wygląda. Chłopie. Czy Deja jest sprawnym typem? Nie. Najsprawniejszym. Nie próbowałem tego. Dawaj. Przełam się. Psycha, dawaj. A, kurde. Cześć, nie, muszę... no serio, co zrobisz? Lajcik. Może po drugiej stronie łatwiej będzie. Perfekcyjnie zrób to ćwiczenie. Dawaj, przełamiesz się. To jest, jakbyś się przełamiesz. Jak się przełamiesz, to zobaczysz, że to nie jest wcale aż takie kurwa trudne. Patrz, chwycisz się i od razu. Jak się chwycisz, to... No. Masz to, kurwa. No chwyć to, kurwa. Chwyć to. Jakbyś chciał, kurwy, tak za fraki. Czego brakuje? Psychy. Nie chcesz się tego złapać, nie chcesz plancza. Serio pokazujesz, że nie chcesz plancza. Kurwa, no zrób to. No kurwa, chwyć to, to wystarczy chwycić, kurwa. No ja pierdolę. Weź mnie w kurwę nawet. I teraz zejdź. W sensie, wiesz, na niższy drążek zeskocz. No. No, byku. No, zobacz, jak to chodzi. No, i czego ty się bałeś? Będziesz dzisiaj lodówki sam. Dawaj, kurwa. Ostatnia i tym się pójdzie. Raz. Cztery pompki, proszę, weź wstawaj. Cztery pompki. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Jeszcze jedną musisz zrobić, bo to będzie dużo. Dawaj. Dawaj. Raz. Dwa. I jest na pompę. I trzymaj. No powiedz, że nie masz do niej szacunku. Do ciebie? No. Jemy i spierdalamy, co? Tak.
Jak się bawisz? Only fans za mało dają hajs lubi jak siada mało dają hajs lubi jak siada mi na twarz. Na okrągło, czuję się jakbym się uśmiechał na okrągło. Dzisiaj jest niedziela, wczoraj była sobota. Dzień operacyjny siódmy. Dzień operacyjny. Wczoraj był piątek. Tak, ale wczoraj była sobota i wczoraj nie nagraliśmy nic, bo trening był lightowy, taki jak w... Kiedy trenowaliśmy jeszcze w mieszkaniu? W czwartek. W środę. To był taki jak w środę, nawet lżejszy. Tak. A potem była praca. Były dwa mocniejsze po prostu i jeszcze praca, więc chcieliśmy być gotowi na dzisiaj. A jest tak dużo relacji z High League, że i tak będziecie tym żygać, więc gdybyśmy też nagrali, to byście się pożygali. A po co? Po co masę tracić? Właśnie. W przyszłym tygodniu nagrywam z Błażejem trening maczugami. Dołączasz? Mogę też, no. Serio bym sobie pomaczugował. Pawka, dołączasz do treningu maczugami? A mówiłeś, gdzie jesteśmy? Jesteśmy w... 2020. Ale bezbek. Jakimi maczugami? Jaki bezbek. Jakimi maczugami? Totalnie patrzysz na niego i się nie śmiejesz. No maczugami będziemy się bawić. Dobra, damę, każdy teraz to nagrywa, więc my też to nagramy. Fuck, Mary, kill. Kill. Powtórzyłeś po mnie, czy też tak uważasz? Tak, panu. Nie mój głos. Mary. Mary? Fuck i do domu. O kurwa. To chyba dziecko. No. Cute. To jest moja żona. A ty musisz się ufaknąć. Fuck, no. Dobra, Mati. Czy chciałbyś jeszcze jakoś podsumować te 6 dni? Właśnie wchodzi podsumowanie. I tak jak w życiu, trzeba strzepać cały ten tydzień treningowy, tak jak śnieg z butów, i iść dalej. Przemyśleć sobie, ile się tego śniegu nazbierało w butach. Strzepać go. Przemyśleć. Nie wdepłeś w śnieg, tylko wdepłeś w resztki swojego treningu z tego tygodnia. Kurwa, waga ciężka najciężej upada. Ej, myślałem, że to Mikołaj, wypierdolę. A co? A nie, masz brodę w sumie. To prawie jak Mikołaj. Ty. Pontony. Faza. Pontony, kurwa, mąka. Oj, chyba za mało handstandów robimy ostatnio, bo regresik. Nieprawda. No, regresik. Ja uważam, że progresik. A ja uważam, że regres, bo nie widzisz tego moimi oczami. Ja myślę, że tak pierdolisz tylko. Nie pierdolę. Pierdolisz. Nie. Regres w chuj, jeżeli chodzi o handstand. I trzeba to powiedzieć. Głośno. No, regres w chuj. Ale regres. No. Ale wrócisz silniejszy, wierzę w to. Powoli, bo ci się pierdoli. Oj, siły jest, brakuje. Ale czy pamiętacie o mobilizacji bioder? Nie chcecie się nagrywać vloga dzisiaj, co? Chcę. Zmęczony jesteś? Nie. Fortnite'a byś pograł? Nie. Jak to nie? No bo najpierw obowiązki, a później przyjemności. To jest obowiązek? No spójrz na jego nogi. Po prostu się zajmijmy trenowaniem, okej? Okay? Spojrzysz, jak robię? Uh-huh. Ty w tym odcinku będziesz machał maczugą, czy w przyszłym? W następnym. To tym będziesz machał w następnym odcinku. Zaśpiewaj to Jabłonowskiemu. Ty antypolaku!
Kraść! Kurwa, Deja, jaki progres zrobił. Ja pierdolę. Czwarty miesiąc z treningów leci wspólnie. Ale ten czas leci, co? Czy jest twoja głowa, to była taka turbo mokra, spocona dupa owcy? I przed siebie pchaj nocno, pyk. I popraw barki. Barki ci spierdalają, jak stąd do Sztokholmu. Spierdoliła, wtedy były lepiej. O, coś tam, coś tam. Ty, ale są trochę chudsze. Jest rurka taka. Takie, kurwa, jak nie napniesz, to takie... nie mają płci. Czaisz, że jak nie zrobisz plancza, to też nie będzie plancza? No. Tak samo, jak nie napniesz, to nie ma mięśnia. Wiesz, nagram, w sensie powiem, że jestem z ciebie tak dumny i wiesz, i tak będę uważał, że jesteś mocnym zawodnikiem i będziemy wtedy razem robili takie sety i wtedy będę uważał cię za takiego strong typa, jak w 8-9 minut zrobisz set, 5 maslapów, 20 pull-upów, 50 dipów, 100 pompek i 5 maslapów. Zrobiłeś to kiedyś? W 8 minut nie. Ale pamiętam, że jak to robiłem, to rzygałem. Co robię ty? I nie pamiętam, czy to dokładnie było w tej samej kolejności, ale wydaje mi się, że tak. Nie wiem kiedy, ale zrobię. No, ja też. Damian na razie robi 50-100. Dałem mu na to 20 minut. 50 pull-upów, 100 pompek. A na koniec brzuch. Dziękuję, dobranoc. Czaisz, że na wstępie zakończenia chciałbym powiedzieć, że chciałbym jeszcze raz nagrać cały tydzień treningowy? Ale kolejnego nie ma sensu, że tak tydzień po tygodniu. Nie, no oczywiście, że nie, że nie chodziło mi, że wiesz, że już od poniedziałku, że od jutra znowu nagrywamy cały tydzień, ale przydałoby się, wiesz, nagrać tak jakby cały tydzień treningowy, jak tutaj trenujemy, jak jesteśmy, nie? Bo trochę te treningi różniły. Ale ten tydzień był... Kurczę, no jednym z takich cięższych treningowych. No, bo trzeba było to wszystko pogodzić też z pracą na High League'u. I... no, ale myślę, że też fajnie wyszło. Nauczyliśmy się dużo. No i tak jak Anek ten... Zrozumiałem, jak układać barki. No, i tak jak ci powiedziałem, tydzień treningowy jest jak śnieg na butach. Trzeba strzepać i iść dalej. Prawda. I to jest ogólnie też... takie ważne w tym, jak trenujemy, bo na przykład teraz trenowaliśmy cały tydzień tak codziennie i kontynuujemy to aż do czwartku i tym bardziej od poniedziałku do czwartku będzie takie 4 mocne treningi, żebym w weekend mógł sobie na spokojnie pojechać na uczelnię do Wrocławia, ewentualnie jak pójdę na siłkę, żeby coś się pobawić, tak po prostu for fun. No, ludzie muszą wiedzieć, że my też dostosowujemy to pod różne sytuacje życiowe, nie? No, że to nie jest tak, że jakby trenujemy codziennie, ale nie jest tak, że zawsze jest taki zajazd i zawsze ten tydzień wygląda tak jak teraz. Nieraz jest tak, że są 3 mocne treningi i jest na przykład 2 nie ma i 2 są jakieś luźniejsze. No jest taka duża mobilność i to się sprawdza. Ostatnio nawet nauczyłem się odpoczywać po tym, jak po 2, nie no, były przez 3 dni, weekend był i w sobotę tylko poszedłem sobie porobić jakieś takie zabawy na 2 godzinki. I w poniedziałek, i to było przed tym poniedziałkiem, pytanie, czy to nagraliśmy. Jest to, że nauczyłeś się odpoczywać, czy może brakuje ci zajawki? Wiesz co, ja już nie będę z tobą o tym rozmawiał. Jak chcesz, to porozmawiaj z widzami o tym. Ja już zakończyłem temat mojej zajawki. Damian nie mam uważa, ich, że umie odpoczywać, a ja uważam, że zajawkę stracił. No tak, no nie mam jej. No i po co tu cały czas trążysz? Liczę, że wróci.
No ale chuj w to, pomijając tu cały brak zajawki. No i na razie, do następnego. No i trzymajcie się, do zobaczenia. Widzimy się na treningu maczugami i czymś jeszcze pewnie. A, no i szykujemy jeszcze dla was testy maksy. One mają być w pierwszym tygodniu stycznia, w pierwszym albo drugim. Że po nowym roku od razu atakujemy maksy. Jeśli są jakieś pytanka albo chcielibyście coś zobaczyć, co robimy, no to dajcie znaka. Jeżeli czekaj, ktoś jeszcze, ty teraz w ten piątek wyjeżdżasz? No. A ten piątek to jest 16? No. To ja też chyba wyjadę.